Raczej nie wynoszę z tego coś nadzwyczajnego. To znaczy, ja już mam to w środku, to swoje ja. Nie staram się naśladować żadnego kolegi. Ale Żyję zyskać można. zyskać można przez to, że mam kontakty z ludźmi, bardzo się z tego cieszę. Mam miłych kolegów i koleżanki, na których mogę liczyć, ale nie liczyć artystycznie. Czy ja mogę tak powiedzieć, czy nie artystycznie? Oczywiście, czyli chodzi o te kontakty takie międzyludzkie. Międzyludzkie, raczej międzyludzkie. Ale czy przyglądanie się na przykład twórczości innych osób nie wnosi nic, nie mówię o tym, że trzeba to kopiować czy naśladować, ale po prostu poszerzać swój zasób, wiedzy na temat malarstwa? Tak, to są rozmowy takie luźne, że w każdym jest coś innego. Każdy artysta ma w sobie takie coś swojego, swoje ja. I raczej myślę, że artysta, który ma ten talent, swój talent, tak mogę powiedzieć, i swoją ścieżkę, stara się malować tak, jak on tylko to czuje. Czyli najlepiej Że dążyć artystycznie w swoim w kierunku. swoim kierunku i iść swoją ścieżką. Czy jest taki obraz, o którym powiedziałaby Pani, że zrealizował Pani marzenia? Czy cały czas gdzieś tam jeszcze liczy Pani na to, że on powstanie? Tak, ciągle jestem niezadowolona, tak bym mogła powiedzieć. Obraz, który namaluję, wydaje mi się, że już jest dobry. Cieszę się z tego obrazu, może przez niedługi okres, ale ciągle uważam, że jeszcze to jest nie to, że ciągle to ja jestem niezadowolona w pełni. Może kiedyś namaluję coś, co naprawdę. Z którego obrazu będę bardzo zadowolona, chociaż w to wątpię. Pani Zenobio, właśnie, może troszeczkę uchyli nam Pani rąbka tajemnicy. Jak wygląda Pani malowanie? No bo kiedyś rozmawiałam z innymi artystami, każdy z nich ma swój sposób. Jedni malują etapami, drudzy malują całość, a potem wracają do tego, nanoszą jakieś poprawki, a inni po prostu malują, kończą dany obraz i przechodzą do następnego. Jak to wygląda w Pani wypadku? W moim wypadku to jest tak, że kiedy jestem w plenerze, to ja staram się malować obraz za pierwszym razem, czyli ja maluję całość. I to idzie mi dość szybko, zresztą to widać, kiedy jestem w plenerach, bo koledzy, kiedy przynosiłam z pleneru obraz, to byli nawet takie wypowiedzi. Słyszałam, kiedy malowałam kościół w Lucieniu, że takiego obrazu jeszcze nie widzieli do tej pory. Może to nie była piękność, ale ja przyszłam z pleneru, gdzie nie postawiłam swojego płótna na sztaludze, bo nie miałam sztalugi. Położyłam to na łące, farby rozrzuciłam na łące i malowałam obraz. I ten obraz mi się udał. Pani Zenobia, miałam przyjemność obserwować Panią w akcji i z tego, co widziałam, to tempo było naprawdę szybkie. Maluje Pani z takim zapamiętaniem, z taką pasją, że trudno w ogóle, nie wiem, ja to się obawiałam wtedy podejść do Pani, żeby nie przeszkodzić w tym takim cyklu tworzenia, bo widać było ten zapał, tą chęć i tą przyjemność z tego, co Pani robi. Tak, myślę, że każdy artysta, prawdziwy artysta, to nie będzie malował kropeczkami i wolniutko. Jeżeli się maluje, to się maluje. A jeżeli ktoś nie ma tego talentu, a morduje ten obraz, tak mogę powiedzieć, takiego określenia nawet użyję. To jest po prostu malowanie. To nie jest malarstwo, to jest malowanie, tak bym powiedziała. Gdzie wystawiała Pani już swoje obrazy? Swoje obrazy wystawiałam. Pierwszą taką moją wystawą indywidualną to była wystawa
w muzeum w sierpcu. Wystawiam ciągle w okresie letnim, mam takie wystawy indywidualne w skansenie sierpeckim, gdzie mam, znaczy dość dużo ludzi zadowolonych jest bardzo z moich obrazów, którzy zwiedzają skansen i widzą to moje malarstwo, to zawsze podziwiają moje malowanie. Ponadto w Lucieniu, w Białym, w domu w tej chwili. A w Miejskim Centrum Kultury też widziałam Pani obrazy. Tak, i w Gostynie, w domu kultury naszym też wystawiałam. A czy jest takie miejsce, w którym chciałaby Pani jeszcze wystawiać? Moim największym marzeniem to jest jeszcze może, żebym miała taką indywidualną wystawę w zamku. W naszym zamku gostynińskim. Tak, tak. To jest miejsce, które jest mi bardzo bliskie w tym zamku. Kiedyś przecież był kościół, więc ja w tym kościele brałam ślub. Moje dzieci były chrzczone. To są moje wspomnienia wielkie. A tym bardziej, że to stał się teraz tak piękny obiekt i to jest taki dorobek przepiękny naszego pana burmistrza Włodzimierza Śnikowskiego, który tak pięknie odbudował ten zamek, że moim marzeniem jest, żebym miała taką wystawę. Może moje marzenia się spełnią, ale... No właśnie, pani Zenobio, pan burmistrz ciągle powtarza, że marzenia się spełniają. Tak. Więc myślę, że pani marzenie też ma realne szanse na spełnienie. No, życzyłabym sobie tego. Życzyłabym sobie tego i byłabym bardzo zadowolona i zaszczycona jednocześnie. Pani Zenobio, artyście życzy się nieustannego talentu, nieustannej pracy twórczej. Ja życzę Pani, żeby spełniło się Pani to marzenie i wystawa indywidualna na zamku była realna i zrealizowana, a ponadto, żeby powstawały nadal tak piękne obrazy jak te i żeby wreszcie na pewnym etapie powstał taki obraz, z którego Pani powie, że jest zadowolona. Tego Pani życzę. Ja dziękuję Pani za rozmowę i ja też sobie tego życzę, żeby to się spełniło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Moją rozmówczynią była dzisiaj Pani Zenobia Ogrodzińska, lokalna artystka.